Witam Was w moim barze. Dziś, kochani, wracamy do najbardziej znienawidzonego przez barmanów koktajlu, czyli do mojito, mojito, macchiato i tym podobne nazwy. Tak czy siak, to z tą miętą. Wie pani. Dlaczego znienawidzony przez barmanów? Ale bo ludzie tylko mojito zamawiają, nudy. Tymczasem, kochany barmanie, rusz makówką. Mojito jest najłatwiejszym i najbardziej wdzięcznym koktajlem do modyfikowania. Przecież nie musisz używać zwykłego cukru. Dlaczego by nie użyć miodu, melasy, syropu klonowego, dowolnego syropu, przecieru owocowego, czy też w końcu, jak chcesz iść na łatwiznę, użyj musika dla dzieci, bobowita, czy jakie inne rzeczy. Kolejna rzecz. W końcu ten wypełniacz, bo na końcu tam dopełniamy wodą gazowaną, Sprite'em. Hello, musi być to? Nie! Możemy użyć mleka kokosowego. Możecie pokombinować z bitter lemon. Nie próbowałem, ale czemu nie? Czy w końcu z piwem, co mam zamiar dzisiaj wypróbować. Trzy mojito przed Wami. Pierwsze, klasyczne, best of the best. Dwa kolejne, pokażę Wam, jak zmodyfikować koktajl, który nadal będzie miał charakter mojito, ale będzie miał coś innego. Klasyczne mojito, zaczynamy. Przede wszystkim, no cóż, baza jest ta sama. Limonka, mięta i rum. Rumy, jakie dziś wykorzystam, to są rumy, które były w pierwszej trójce w rankingu najlepiej ocenionych przede mnie rumów z dyskontów do kwoty 50 zł. Film już jest na naszym kanale, więc możecie zobaczyć, na pewno link gdzieś tam jest na dole. No dobra, limoneczka. Pamiętajcie, clue sprawy limonka. Wyciulać ją. Fachowa nazwa. Zmiękczyć. Jak będzie miękka, dużo więcej wyda z siebie soku. Możecie wsadzić na 10 minut do gorącej wody albo na 10 sekund do mikrofalówki, tylko się nie pomylcie. Po 10 minutach w mikrofalówce nie wiem, co by z tego wyszło. Tak czy siak, ponieważ będziemy ją wygniatać. Jasne, możemy użyć świeżego soku limonkowego, ale powiem Wam, że wygniatanie skórki powoduje, że jeszcze ten cukier, jeżeli użyjemy krystalicznego cukru, on działa jak taka tarka i dodatkowe aromaty ze skórki przechodzą do mojego mojito. Best! Dobrze, ucinam dupkę. Ucinam, niech będzie drugą dupkę. Okay. Kroję w pół i interesuje mnie tylko jedna połóweczka. Słuchajcie, jeżeli chodzi o przygotowanie limonki, to powinno się wyparzyć ją, aczkolwiek ktoś dobrze poinformowany powiedział mi, że ta chemia i tak jest tam głęboko, że to wyparzenie nic nie da. W związku z czym, no jak uważacie? Jeżeli po przekrojeniu limonka jest sucha, znaczy, że jest przeziębiona, jest przemrożona. Jest przemrożona i to zawsze może być w zimie przemrożona i wtedy może dać tą gorycz. No właśnie, a propos goryczy, dlatego uciąłem dupki i dlatego wytnę jeszcze ten kręgosłupik. Proszę bardzo. Pik, poszło. Teraz kroję. No u nas w slangu się mówi, że kroję, przepraszam, na nieżywego żółwia. Mam nadzieję, że nie uraziłem niczyich żółwich uczuć. Chodzi o to, że jeżeli będziecie kroić limonkę w ten sposób, to wyciśniecie zbyt dużo soku, który pójdzie w deskę, a ma się znaleźć w naszym koktajlu. W związku z czym okrakiem w ten sposób. Na pół i na mniejsze kawałeczki. Zawsze sugeruję, żebyście nie kroili limonki trzymając, czy tam jakiegokolwiek cytrusu trzymając w ten sposób, ponieważ duże jest prawdopodobieństwo, że nóż może Wam się zsunąć i pójdzie po paznokciu. A w ten sposób pójdzie po opuszce palca, jesteście w stanie skleić. Oczywiście po pierwszym narzekaniu na to, że kwaśno i boli. Dobra, zostawiamy tą limonkę, bierzemy naszą szklanicę. Limonka i no właśnie, mięta, kochani, mięta. Zrobiłem kiedyś odcinek o mojito i jaką miętę do niego wybrać. Bodajże testowałem 12 różnych mięt, czekoladowe, kardamonowe, szwajcarską i tak dalej, i tak dalej. Powiem tak, z doświadczenia wiem, że jeżeli mięta ma ostre liście, to dużo więcej ma tego mentolowego aromatu. Nie będę skubał, bo już tą miętę sobie tutaj przygotowałem. Możecie się spotkać z sytuacją taką, że wrzuca się limonkę, wygniata się tą limonkę, bo mięty się nie powinno wygniatać, bo za bardzo może zgorzknąć. Ale ja zrobię teraz taki numer, że odwrotnie, najpierw wrzucę troszkę mięty, na to wrzucę moją limonkę i będę gniótł tą miętę,
przez limonkę, czyli nie bezpośrednio. Słuchajcie, Madler, czym większy, czym mocniejszy, czym bardziej masywny, tym oczywiście lepiej. Będzie próbować jakimś tłuczkiem zrobić to do mięsa czy do czegoś tam innego. Kij od szczotki, ale to już żart był. Gniotek. Tylko starajcie się gnieść tak, żeby wygnieść miąższ, a nie wygnieść za bardzo tej skórki. Dosłownie takie 6-7 porządnych ruchów. Dobrze. Panu chwilowo dziękuję, ale pan się jeszcze przyda. Następna rzecz? No oczywiście. Cukier, o którym zapomniałem, więc będę musiał go pocisnąć jeszcze raz. Cukier, ja uważam, że cukier krystaliczny jest fajny w mojito z pewnego powodu, ponieważ przerywa taką monotonię. Jak się go sączy, tam te odrobiny cukru tak wejdą w gardło, w usta, coś dodatkowo się dzieje. Przynajmniej ja to lubię. Oczywiście możecie używać dowolnego syropu cukrowego i wtedy należałoby go dodać nie w tej chwili, ale w momencie, kiedy będziemy dodawać alkohol. Tak czy siak, ja dam ten cukier. Jeżeli będziecie używać cukru krystalicznego, zawsze trzeba go dać więcej niż syropu, ponieważ wiadomo, że ten się nie do końca rozpuści i coś zostanie na dnie. Okay. Kolejne pytanie. Czy cukier biały, czy cukier brązowy? To jest taka kwestia, że nie, my często mylimy, że cukier brązowy to jest cukrem trzcinowym. Nic bardziej mylnego, kochani. Najbardziej oczyszczona wersja cukru trzcinowego to jest biały cukier. A brązowy cukier bardzo często jest to biały, buraczany, pochlapany karmelem, melasą tylko po to, żeby wyglądał na brązowy, trzcinowy. Szczerze powiem, dla mnie nie ma różnicy, czy jest to cukier biały, czy jest to cukier brązowy. Okej, wezmę łyżkę tego, jest różnica. Ale w momencie, kiedy mam w koktajlu rum, limonkę, miętę, to naprawdę schodzi na drugi plan, więc tym się za bardzo nie przejmujcie. Dobrze, no jeszcze raz to troszeczkę przygniotę. Pamiętajcie, normalnie ten cukier dać na limonkę, tak, tak, żeby ten cukier, tak jak powiedziałem, działał jak tarka. No cóż, kruszony lód. I teraz co? No i teraz rumik. 40 rumiku. Słuchajcie, czy biały, czy lekko starzony? Spotkałem się z mojito na ciemnym rumie. Ej, słuchajcie, wymyślajcie. Pamiętajcie, to jest tylko wskazówka. Naprawdę, limit to jest to, co sobie wymyślicie w głowie. Dobrze, teraz muszę to zamieszać. Jasne, dla siebie to łapą przycisnę, no ale może ekipa będzie próbować, w związku z czym hej. I podbieram tą ostatnią paróweczkę tam z dna. Dopełniam kruszonym lodem. No i na wierzch, kochani, właśnie, co dolewamy? Zazwyczaj jest to woda gazowana. Znam takich, co rumu nalewają na wierzch. I co? No i dekoracja. Dekoracja będzie pod postacią kiścia mięty, proszę bardzo. Proszę bardzo. Ślicznie. Perfekcyjnie. Spróbujmy. Rureczka, żeby nie było, że Patryk nie próbuje. O, kochany. Petarda. Znasz się na rzeczy. Klasyczne mojito. Gotowe. Teraz mojito, które lekko zmodyfikuję. Po pierwsze, powiedziałem, że można używać syropów. Powiedziałem, że można używać do wypełnienia innych składników, ale jeszcze możecie dodać ostrości. Myśleliście kiedyś o papryczkach jalapeno, ale nie za dużo. A może imbir? No właśnie, słuchajcie. O, tyle imbiru. Wrzucam do środka. Lekko go przygniotę. Nie chcę go za bardzo wygniatać, żeby potem farfocle przez rurkę nie wyszły i nie było takiego zaskoczenia dla gardła. Więc tak naprawdę, żeby lekko mi soku puściły. Okej, okay. No chodź kochany. Kolejna rzecz, no oczywiście moja miętka. A jeszcze damy więcej. Tak naprawdę ile dacie mięty? Zależy od was, proszę bardzo.
Znowuż będziemy się pozbawiać tej... Ale sprawa szybko poszła. Super. Limoneczka ląduje w środku. I teraz będę to wygniatać. Tak. Tutaj nie użyję cukru krystalicznego. Tylko co użyję? Użyję przecier mango. A co? Możecie kupić gotowy przecier, prawda? Tak jak pokazywałem, możecie się pobawić tym. Albo wziąć puszkę mango, zmiksować pimerem, blenderem ręcznym i będziecie mieli, o, coś takiego. Ile dam? Nie wiem. Tyle może? Niech będzie, żeby nie było za dużo. I to, co zawsze powtarzam, jeżeli zupa jest płaska, dajemy sól. Jeżeli koktajl jest płaski, dajemy cukier. W związku z czym niewykluczone, że jeszcze tutaj syropu cukrowego dodatkowo wpakuję. No dobra. Lód. Rumik. Ho, 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 dużo poszło poprzez to mango. Bełtamy. Okej, słuchajcie, może tak. Spróbuję teraz, jak to smaczy. Dodam troszkę cukru, ale tak tyci. Poszło. Dobra. Piłaś mojito? No tak. A mango mojito? No. Tylko słuchajcie, to co powiedziałem, ja to jeszcze zmodyfikuję i dopakuję czegoś, chociaż tutaj będę ryzykował, bo to już mnie niesamowicie smakuje, ale zaryzykuję, może wyjdzie z tego coś dobrego, jak nie to i cofniemy i tego nie było. Smakowe nasze, no nazwijmy to piwo. Marakuja brzoskwinia, papaja i limonka. Różowe, czy tam mango lime, czyli limonka. To by było zbyt proste. Wezmę marakuję i brzoskwinię. Zobaczmy. Wyprzedzenie do końca ładnie. Dało troszeczkę goryczy, urozmaiciło smak, dość ciekawe. Czemu nie? Spróbujcie zarówno z dodatkiem jakiegoś smakowego piwa, lub też samym piórem. Doszedł do mnie imbir. Rewelacja. Słuchajcie, no dobrze. Rewelacja rymuje się z dekoracja. Ale się elokwentny dziś jestem. Ale wiecie co, tak jakoś łysawo tutaj, że ja tak dodam jedną malinkę, drugą malinkę, trzecią malinkę. Jakieś to piękne się zrobiło. Zobaczcie. Moje drugie mojito. I trzecie mojito. Trzecie mojito jest mojito, które, no właśnie, do wypełnienia dodam mleczka kokosowego. Będzie naprawdę fajne, ja im gwarantuję, bo akurat to już piłem. No dobrze, standardowo rozbrajam limonkę na części pierwsze. Byle nie po palcu. Nie byłoby wtedy wegańskie. Okay. Dobra. Czyli standardowo. Co my tutaj mamy dać? Miętkę. Miętka jest. Jest miętka. Akurat na ostatnie mojito mi zostało. Fajnie. Limoneczka. No i gniotę. Zawsze w ten sposób. Nie w ten sposób, bo będzie chlapać. Tutaj najmniej siły potrzebujecie. Dobrze. Jeszcze się z tobą nie żegnam, bo... No właśnie, boróweczki. Teraz boróweczek dużo.
można znaleźć. No i tu ostrożnie, żeby nie sikło. Zawsze zastanawiam się, jak to będzie w kolorze wyglądało. No może nie być tak źle. A czasem się wydaje, że ktoś wymyślił fajny koktajl. Czasem tak mam również. Wymyślę coś fajnego. Wow! Łączę to, a to kolor jest jak, nie wiem, wodnik Szuwarek by tam mieszkał. Dobrze. Mam to wymieszane, znaczy mam wygniecione. Idziemy z lodem. Na bałaganiu, no ale sprzątanie będzie później. Ok. Teraz, dobra, ale to nie pierwsze moje mieszanie. Mleczko kokosowe. No i tutaj znowuż znowu wedle uznania, słuchajcie, jak z tym mleczkiem będzie, bo ja wiem, że ono nie będzie wystarczająco słodkie, dlatego dodam od razu syropu cukrowego. Jak chcecie, mogliście dodać zwykłego cukru i tak dalej, i tak dalej. I teraz zabełtam. No powiem, ciekawie to wygląda. Troszkę znowuż jak impresjonista. Spróbujmy. Najgorzej, jak się rurka zapcha. Naprawdę jest fajny. Kremowy, miętowy. No cóż. Jedziemy z dekoracją. Obudzę tą miętę, żeby fajniejsze aromaty dała. No i co, no jagódki, no przecież kokosa tu nie da. Śliczne, przepiękne mojito numer 3 jest gotowe. Patryczku, ale ty bałaganisz. Słuchajcie, tak więc wracajmy do tego mojito. Naprawdę, zaopatrzcie się w dobrą miętę, fajną limonkę, znośny rum, a reszta to już jest wasza absolutna wyobraźnia. Tak więc podzielcie się ze mną tym, w jaki sposób wy robicie mojito, jak lubicie mojito. Standardowo zachęcam, suba, łapka, dzwoneczek, no i oczywiście na Instagrama, gdzie dzieje się coraz więcej. Zapraszam was serdecznie, kombinujcie, wymyślajcie, ale pamiętajcie. Nie przesadzaj.